Po premierze Dead Island Techland przeżywał świetny okres. Choć Martwa Wyspa nie była produkcją idealną, to została przyjęta bardzo ciepło, a o polskim studiu usłyszał cały świat. Jeden z pracowników firmy w wolnej chwili stworzył prostą modyfikację pozwalającą na zamrażanie zombiaków, a następnie krojenie ich na kawałki za pomocą potężnych, dwuręcznych mieczy. Zabawa była tak dobra, że twórcy przydzielono do pomocy kilku innych projektantów, by opracowali wspólnie prototyp nowej gry. Tak powstał Project Hell, przemianowany później na Hellraid. Zręcznościowa gra akcji, podobnie jak Dead Island, nastawiona na walkę bronią białą, ale osadzona w zupełnie innych realiach, w mrocznym, brutalnym świecie fantasy. Mimo że Hellraid nigdy nie stał się flagową produkcją Techlandu, to jego pozycja urosła i w pewnym momencie zrobiło się o nim dość głośno. Stopniowo ujawniano kolejne informacje, materiały promocyjne, fragmenty rozgrywki, a w kwietniu 2014 roku zapowiedziano nawet mobilną wersję z podtytułem The Escape. Osadzono ją w tym samym świecie co duże Hellraid, ale pod względem rozgrywki obie produkcje nie miały ze sobą wiele wspólnego. Ucieczka była raczej grą logiczną, swoją drogą naprawdę udaną. Ale wróćmy do większego Hellraida. Magazyn Eurogamer określił go jako swoisty miks Dead Island oraz serii The Elder Scrolls. Brzmi jak przepis na sukces. Tym bardziej, że publikowane w sieci materiały wyglądały naprawdę solidnie i obiecująco. Wydawało się, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu finałowi, aż nagle w maju 2015 roku gruchnęła informacja o wstrzymaniu prac. Nie z powodu problemów finansowych czy braku zainteresowania ze strony graczy. Studio samo uznało, że produkcja w takiej formie nie spełnia wewnętrznych oczekiwań i wymogów jakościowych. Hellraid wrócił więc do fazy koncepcyjnej i słuch o nim zaginął. Do kwietnia tego roku. Wtedy to Techland zapowiedział nowy dodatek do Dying Light, bazujący na nieukończonym nigdy projekcie sprzed lat. Skoro oryginalny Hellraid miałby się nigdy nie ukazać, a wykonano już znaczną część pracy, to szkoda by było wyrzucić to do kosza. Fani początkowo zareagowali entuzjastycznie, tym bardziej, że Dying Light to gra mająca na karku 5 lat. Wypada więc docenić fakt, że deweloperzy pamiętają jeszcze o swojej licznej przecież społeczności. Ale tego typu wdzięczność nie może sprawić, że fani bezkrytycznie przyjmą absolutnie wszystko. I nie przyjęli. Dying Light Hellraid zadebiutował na rynku 13 sierpnia i zebrał fatalne oceny. Na Steamie zaledwie 34% graczy oceniło tę produkcję pozytywnie. Ale zanim przejdziemy do krytyki, ustalmy, z czym właściwie mamy do czynienia. Może wstyd się przyznać, ale po zakupie Hellraida przez dobrą godzinę nie potrafiłem go uruchomić. Grzebałem w opcjach, szukałem w internecie i ostatecznie pomógł mi gameplay, na którym zobaczyłem, że do świata Hellraid można się dostać przez stojący w jednym z budynków automat do gier. Nie twierdzę, że to zły pomysł, ale dodatek mógłby zawierać jakiekolwiek wprowadzenie informujące o tym, jak go uruchomić. Z tego co wyczytałem w sieci, nie tylko ja miałem podobny problem. Oryginalny, pierwotny Hellraid miał oferować duży, zróżnicowany świat, odrębnego głównego bohatera, jakiś wątek fabularny i cztery klasy postaci do wyboru. Nic z tych rzeczy nie zachowało się w dodatku do Dying Light. Dostajemy co prawda nową lokację, bardziej średniowieczną broń i nieco innych przeciwników, natomiast gameplayowo kompletnie nic się nie zmieniło. To w 100% stare, dobre Dying Light, tylko, co zaskakujące, pod wieloma względami okrojone. Bo z powodu klaustrofobicznych lokacji niespecjalnie da się wykorzystać parkurowe zdolności naszego bohatera. Początkowe wrażenie nowości i świeżości mija, kiedy uświadomimy sobie, że kościotrupy to tylko przemalowane zombiaki, a miecze i topory oteksturowane na nowo kije baseballowe i maczety. Najjaśniejszym punktem są naprawdę klimatyczne lochy, z tym, że lochy, jak to lochy, są raczej monotonne i powtarzalne. Swoją drogą ciekawe, czy ten recykling elementów z oryginalnego Dying Light jest spowodowany faktem, że Hellraida trzeba było znacznie okroić i dostosować, by bezproblemowo działał jako dodatek, czy raczej pierwotny Hellraid tak naprawdę był niczym więcej jak fantastyczną wariacją na temat Dead Island. Chodzi mi o to, jak wiele gameplayowych elementów wycięto. Huh!
Nie wiadomo, jaka była pierwotna koncepcja świata Hellraid i jaką historię planowali opowiedzieć scenarzyści, natomiast z dodatku się tego nie dowiemy. No dobra, co bardziej dociekliwi gracze mogą szukać rozrzuconych po kolejnych komnatach zapisków, na podstawie których da się co nieco wydedukować, ale to tylko szczątkowy opis. Sprawa jest banalnie prosta. Trafiamy do opanowanej przez sługi piekła wieży złowrogiego Bala i dosłownie przerąbujemy się przez kolejne lokacje. Samodzielnie albo podobnie jak w samym Dying Light, w czteroosobowym trybie współpracy. I właśnie to rozwiązanie polecam, jeżeli zdecydujecie się na zakup, ponieważ samotna rozgrywka dość szybko zaczyna się nudzić, a do tego momentami jest naprawdę trudno. Lokacje są ciasne, przeciwników cała masa, niespecjalnie jest gdzie uciekać, na żaden dach nie wejdziemy, nie trudno tu zginąć, a musicie wiedzieć, że każdy gracz ma tylko 3 życia. Jeżeli je wykorzysta, to wraca na sam początek. Brzmi trochę przerażająco, ale Hellraid ewidentnie próbuje nawiązać pod tym względem do gier typu roguelike. Śmierć to jeszcze nie koniec świata, ponieważ nawet jeżeli zginiemy tuż przed wielkim finałem, to do nadrobienia będziemy mieli co najwyżej kilkadziesiąt minut. Dodatek można ukończyć w nieco ponad godzinę, co stało się nawet obiektem żartu w jednej z najpopularniejszych recenzji na Steamie. Jej autor sugeruje, by Hellraida przejść, a następnie zwrócić i odzyskać pieniądze. Platforma Valve umożliwia bowiem zwrot produkcji, w którą nie graliśmy dłużej niż 2 godziny. W tym czasie spokojnie można całość ukończyć, a jak się ktoś bardzo zepnie, to prawie 2 razy, czyli absolutnie wystarczająco. Nie sądzę, by ktokolwiek chciał się przez kilkupiętrową wieżę przebijać więcej niż 2, góra 3 razy. Miałoby to sens, gdyby Hellraid był bardzo zróżnicowany, gdyby każde podejście było nieco inne, losowo generowany układ pomieszczeń, przeciwników itd., ale nie. Hellraid jest za każdym razem identyczny. Oczywiście to tylko małe rozszerzenie do gry, która funkcjonuje na rynku od blisko 5 lat, ale trzeba też pamiętać, że nie jest to dodatek darmowy. 35 zł to żaden majątek, ale też nie trudno znaleźć o wiele ciekawsze produkcje w podobnej cenie. Hellraid to dodatek, który jest mały, nużący i który zamiast wprowadzić do dobrze już wszystkim znanej rozgrywki jakieś nowości, upraszcza ją. Zmniejsza lokacje, rezygnuje z otwartego świata, eksploracji na większą skalę i parkouru. Ktoś może powiedzieć, no ale jak zrobić parkour w zamkniętej wieży? Otóż można, jak najbardziej, udowodnił to chociażby Assassin's Creed. Oryginalny Hellraid sprzed lat prawdopodobnie był elementów parkourowych pozbawiony, ale w zamian oferował inne atrakcje, których w dodatku nie znajdziemy. Można więc było wprowadzić drobne zmiany i chociażby w taki sposób nieco rozgrywkę urozmaicić. Szkoda, że rozszerzenie wygląda tak jak wygląda, bo w tym projekcie zdecydowanie był potencjał na coś więcej. Jeżeli nie na oddzielną grę jak pierwotnie planowano, to na pewno na porządne rozszerzenie w stylu The Following. Z krótką, ale interesującą historią, jakimkolwiek wprowadzeniem i nowymi mechanikami rozgrywki. Czy wydawanie Hellraida w takiej formie, z jaką mamy do czynienia, miało sens? Finansowy pewnie tak, ale zdecydowana większość fanów Dying Light jest solidnie rozczarowana i wprost mówi, że dodatek nie jest wart swojej ceny. Techland zapowiada co prawda dalszy rozwój Hellraida, więc prawdopodobnie otrzymamy jakiś nowy etap, może broń albo inną odznakę, ale czy znajdą się chętni na eksplorację kolejnego bliźniaczo podobnego lochu i mozolną walkę z kolejnymi zastępami kościotrupów? Jacyś pewnie tak. Jeżeli jesteście wielkimi fanami Dying Light, macie zgraną ekipę, a tego typu zabawa wciąż się wam nie znudziła, to może nawet będziecie zadowoleni. Ot kolejny rajd w nieco innych realiach, można się te 2 godzinki pobawić. Ja raczej już do Hellraida nie wrócę, w zupełności wystarczy mi to, co widziałem. Całe szczęście, że premiera drugiej części Dying Light zbliża się wielkimi krokami, bo takie rozmienianie marki nie wyjdzie na dobre ani fanom, ani w dłuższej perspektywie czasu twórcom. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.